Dzisiejszy pokaz dyplomowy to był twój pierwszy pokaz, jeżeli chodzi o twoją kolekcję, czy jednak wcześniej już miałeś pokazy? Nie, to był mój pierwszy pokaz, był to mój debiut, z którego jestem bardzo zadowolony. A skąd pomysł, aby zostać projektantem modowym? Przez całe życie mi towarzyszyło jakieś predyspozycje w kierunku artystycznym. W tym momencie zaowocowało to tym, że postanowiłem zająć się również tym rzemiosłem, jakim jest projektowanie ubioru, szycie czy konstrukcja. No i sprawiło to, że jestem w tym miejscu, w którym teraz stoję. Jest to kolekcja inspirowana trzema głównymi tematami, to znaczy tradycyjnym ubiorem japońskim, sztuką Biedermajeru oraz stylem rockowym, co zaowocowało sylwetkami, które mają wręcz nawet charakter uniseksu. Ile zdobyłeś dzisiaj nagród? Widzę, że co najmniej dwie nagrody masz. Od kogo to są nagrody i w jakiej kategorii? Tak, otrzymałem staż ze strony firmy 5015 oraz dyplom uznania od Alberto Campagnolo. Powiedz, jakie masz plany na najbliższy okres? Jak rozumiem, będziesz dalej tworzyć, dalej projektować i przygotowywać pokazy, męskie pokazy. Nie zamykam się również na damskie, niemniej jednak moda męska najbardziej mnie interesuje, jest mi najbliższa. Natomiast rozważam dalsze kształcenie się w kierunku, rozważam studia na uczelni, która współpracuje z MSKPU, no i zamierzam szkolić swój warsztat jako projektant. Czy już w najbliższym czasie otworzysz własne atelier? Nie, jeszcze nie. Mam to gdzieś z tyłu głowy, natomiast chciałbym zdobyć doświadczenie zawodowe u jakiegoś już projektanta i żeby móc czerpać z jego doświadczenia, z jego umiejętności i mam nadzieję, że to później zaowocuje stworzeniem mojej własnej marki. Co na zakończenie powiedz, jak długo trwały przygotowania, jeżeli chodzi o tą pracę dyplomową? W ramach tej pracy dyplomowej to było 5 różnych stylizacji. 6. 6. Tak, ze 6 zaprezentowanych było 5. Praca nad kolekcją trwała pół roku, czyli cały ostatni semestr. Od września pracowałem nad tą kolekcją. Jeszcze powiedz dla naszych widzów, kto był promotorem twojej kolekcji? Promotorem była pani Magdalena Rosenfeld, wspaniała osoba, z którą mi się doskonale pracowało. No i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będziemy razem współpracować, bo naprawdę to był cudownie spędzony czas. Czy pani promotor była osobą wymagającą? Czy dawała jakieś wskazówki, inspiracje? Czuję się bardzo dobrze instruowany przez panią Magdę. Jestem bardzo zadowolony z efektu, który osiągnąłem. Wynika to właśnie z bacznego przeglądania się na moje postępy ze strony pani Magdy i czuję się w pełni zaopiekowany przez. A jak to jest bycie projektantem? Czy ty podglądasz kolekcje innych projektantów, czerpisz inspiracje od innych projektantów, już tych bardziej doświadczonych? Raczej nie. Bardziej gdy pracuję nad swoją kolekcją, to się skupiam na moich własnych inspiracjach. Natomiast później z miłą chęcią przeglądam kolekcje innych projektantów pod kątem weryfikacji, nie wiem, powtórzenia się pewnych elementów mojej kolekcji, czy te kolekcje są względem mojej odbiegające, czy podobne. Jest to dla mnie jakiś feedback, informacja, z której mogę czerpać przy kolejnych kreacjach.